Siemanko wszystkim. W drugim odcinku poradnika skauta zajmiemy się rzeczami niezbędnymi do zdobycia plecaka i późniejszych odznak oposa. Powtarzalne wydarzenia żądła i takie tam, operacja porządki oraz aparat. Z tej strony Dworko Pelo, skrypty 76 PS4 Polska. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności skupimy się na aparacie. Zdobyć go możemy w trakcie misji pobocznej, którą rozpoczniemy po odnalezieniu zwłok turysty. Aby ułatwić sobie zadanie, polecam odblokować w atomowym sklepie mój osobisty terminal, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć, gdzie dokładnie owe działo się znajduje, ponieważ na każdym serwerze miejsce może być losowe. Gdy już odblokujemy w atomowym sklepie, udajemy się do kampa. Następnie wchodzimy w tryb budowania w zakładkę różne i stawiamy w wybranym przez nas miejscu owy terminal, w który następnie wchodzimy i wybieramy drugą opcję pod tytułem zautomatyzowane ostrzeżenia. Następnie wybieramy podejrzana osoba i pobieramy współrzędne do naszego Pip-Boya. Dzięki temu zaznaczone na mapie będziemy mieli aktualną lokalizację owego ciała z aparatem. Znając już położenie denata, podchodzimy do niego zgodnie ze znacznikiem i zabieramy wszystko, co przy nim znajdziemy, czyli zepsuty aparat, holotaśmę oraz listę rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Dzięki temu rozpocznie nam się poboczna misja o tej samej nazwie. Jej celem jest sfotografowanie charakterystycznych miejsc, a znaczniki ich i dokładny opis znajdziemy w niedawno znalezionej notatce. Teraz udajemy się do naszego obozu, naprawiamy owy aparat oraz tworzymy kilka filmów do niego. Gdy już mamy to za sobą, idziemy fotografować. W pierwszej kolejności polecam dom Dyni, później stację Mega Rocket, rakietę nad nią, dom strachów Frediego, domki w Dolly Sats, zamek w Barclay Springs, zbrojownię w Harpen Sfery i na końcu w galerii handlowej robimy zdjęcie świetlika. Tym sposobem zakończyliśmy zadanie związane z aparatem. Dzięki temu mamy odblokowany plakat z pocztówkowym kolażem oraz obiektyw 105 mm do naszego aparatu pozwalający na zbliżenia. Teraz zajmiemy się posprzątaniem dziecięcego kąta. Aby odhaczyć ten punkt z zadania zakonu Kijanek, musimy ukończyć powtarzalnego questa o nazwie Operacja Porządki. Polegać ono będzie na usunięciu toksycznych odpadów i umieszczeniu ich w specjalnych beczkach. Idziemy tutaj i zgodnie z wskaźnikiem misji zbieramy żółte coś, ja nazywam to glut, które wydostało się z beczek, a jest mutagennym, toksycznym odpadem. Musimy zebrać wszystkie 5 z całego obszaru, po drodze możemy spotkać mobki, a następnie będziemy musieli wrócić do dziecięcego kąta. Gdy już dotrzemy na miejsce, biegniemy do beczek, do których wrzucamy mutagenne odpady. Dzięki temu ukończyliśmy misję Operacja Porządki, która jest niezbędna do ukończenia zadania Zakon Kijanki. Kolejnym punktem programu na tej drodze jest quest Żądła i takie tam. Musimy je zrobić, jeżeli chcemy wykonać plecak. Odhaczy nam to punkt o nazwie Zajmij się szkodnikami w Dolly Sots. Naszym zadaniem będzie zebranie części różnych insektów i owadów. Musimy zdobyć gruczoł muchy mięsnej, ssawkę pluskwy, mięso radrakana, żądło dźgacza i pęcherz z krwią kleszcza. Wybieramy się więc po muchy. Możliwe, że ktoś sprzątnął je przed nami, więc prawdopodobnie będziemy musieli zmieniać sesję. Mi się udało trafić za trzecim razem. Zabijamy wszystkie insekty, a następnie szukamy gruczołu. Voilà! Idziemy teraz po ssawkę pluskwy. Kilka zawsze się ich tutaj kręci, musimy wszystkie wybić, żeby nic nas nie drażniło. Gdy zdobędziemy już ssawkę pluskwy, będziemy mogli przejść do kolejnego etapu. Mięso radrakana znajduje się koło kościoła Heaven pod słupem energetycznym. Zawsze kilka radrakanów biega, więc podbiegamy z Watsa, sprawdzamy. O, jest. Zabijamy wszystkich kolegów i zabieramy niezbędne dla nas mięso. Kolejnym punktem programu będą kleszcze.
W hangarze pośrodku błotniska znaleźć możemy zawsze kilka sztuk. Używam tego miejsca też do zdobywania krwi na steampaki. Gdy już zdobędziemy pęcherz, będziemy mogli pójść dalej. Ostatnim punktem programu jest żądłość gacza. Znaleźć je możemy nad stawem nieopodal poprzedniego hangaru. Gdy już wypatroszymy wszystkie insekty, oddajemy je drużynowemu. Dzięki temu zaliczamy zadanie. Została nam ostatnia prosta. Musimy wskrzesić naszego towarzysza oraz wykonać trzy odznaki. Polecam odznakę sportowca, łucznika i pływaka. Niezbędne okażą się odpowiedzi na testy kijanek i oposów, przetłumaczone na język polski, który znajdziecie w linku poniżej filmu. W następnym odcinku z serii w pierwszej kolejności pokażę Wam, jak wykonać przed chwilą wymienione odznaki. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i do usłyszenia w Apalachach. Elo!